Za nami trzeci spacer w ramach cyklu Cudze chwalicie, swoje poznajcie, gdzie wspólnie z Kołem Przewodników Sudeckich w Kłodzku odkrywana jest gmina Radków, jej walory turystyczne i miejsca warte uwagi. Tym razem uczestnicy mieli okazję wziąć udział w wycieczce zatytułowanej Pomiędzy dwoma zamkami. Trasa zachęcam czarnym szlakiem między właśnie Radnym Dolnym a Radnym Górnym, która przyciąga naprawdę sporo osób, bo to też warto powiedzieć, że tutaj bardzo dużo osób się zapisywało. Mieliśmy tutaj ponad 45 osób. Chętnych było znacznie, znacznie więcej, ale ze względów komfortowych dla samych tutaj uczestników tego spaceru i transportu, chodzi tu o powrót, czyli transport, bo gmina tutaj również pomaga w tym transporcie. Zupełnie inne spojrzenie na te góry. Jesteśmy w tym rejonie po raz pierwszy. Mamy doświadczenia z innymi rejonami, ale w Górach Stałych jesteśmy po raz pierwszy. Od razu zdecydowaliśmy się pierwszego dnia zawitać do punktu informacyjnego. Tam nas pan namówił na ten spacer. Okazało się, że to jest raz na miesiąc tylko taka wycieczka, za każdym razem inny szlak. Zdecydowałem się od razu. Ostatnie 4 miejsca dla rodziny zarezerwowałem. Podczas tego spaceru chcieliśmy zaprezentować wspólnie z gminą nie tylko tutaj te tereny, które są najbardziej jakby znane, i wybraliśmy taką trasę właśnie mało uczęszczaną, ale bardzo piękną, jeśli chodzi o te widoki, szczególnie Góry Stowa, ale również i Masyw Śnieżnika. Jest to trasa z Radna Dolnego, z zamku do tutaj Ścinawki Górnej, do zamku Sarny, który właśnie przed chwileczką grupa już rozpoczęła swoje zwiedzanie. Było naprawdę bardzo fajnie. Mimo upału udało się zobaczyć zamek w Radnie, porozmawiać z właścicielem. No, niesamowita rzecz, że w ogóle ktoś, młody człowiek, porwał się na coś takiego, ale to chwała mu za to i żeby się udało. Potem było polną dróżką, potem było lasem, potem było przez błoto, potem było przez rzeczkę, ale wszyscy doszli, nikt się nie wykąpał specjalnie w tej rzeczce. No i doszliśmy do Saren. Ponieważ my z Nowej Rudy to mamy bliziutko i tu jesteśmy nie pierwszy raz, ale miło jest popatrzeć, jak to wszystko się odbudowuje, bo pamiętamy taką ruinę straszną, że strach było tutaj wejść. A w tej chwili no, jest gdzie przyjechać z gośćmi na przykład. Jak nas odwiedzają inne uniwersytety, to chodźcie, pojedziemy do Saren. Jest kawiarnia z pyszną kawą i różnymi innymi dobrociami. Restauracja Tudzież od jakiegoś czasu już funkcjonuje. I właściwie za każdym razem, jak przyjeżdżamy tutaj, jest coś nowego już udostępnione. I to jest po prostu świetna sprawa. Chciałem pokazać, po co tutaj regularnie przychodzić. Właśnie przez to, że remont trwa i on jeszcze potrwa jakieś 10 lat. 10 lat już za nami, ale każdego roku staramy się pokazać coś nowego, zaoferować coś nowego. W tym roku na przykład mamy po raz pierwszy fontannę z aranżacją kwiatową, więc bardzo mnie to cieszy, bo do tej pory to nasze wielkie podwórze, 65-arowe, było puste, a od kilku lat przekształcamy je tak, żeby było przyjemną przestrzenią wypoczynku, więc to chciałem też pokazać tej grupie. Kolejny spacer już 3 sierpnia, a z uwagi na duże zainteresowanie wycieczką pomiędzy dwoma zamkami, trasa zostanie powtórzona 18 sierpnia. Zapisy w Centrum Informacji Turystycznej w Radkowie.